każdej chwili swojego krótkiego życia iść z podniesioną głową. Dziękuję. Witam serdecznie, panie dyrektorze, szanowni nauczyciele, rodzice, uczniowie. Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. On jest troszeczkę inny niż dotychczas. Spośród 4,5 miliona uczniów, którzy dzisiaj rozpoczynają rok szkolny, jesteśmy tą małą cząstką naszą tutaj powiatową, gdzie przed nami nowy rok szkolny. Nowy rok szkolny, gdzie w międzyczasie, a w zasadzie od dzisiaj, dzisiaj startują dwie nowe jednostki powiatowe. Kursa międzyszkolna z obecną tutaj dzisiaj panią dyrektor, która nam towarzyszy. No i wydarzenie, które praktycznie jakby zapinało się do ostatnich dni, będzie startowała powiatowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Pani Liliana Kucza też nam dzisiaj tutaj towarzyszy. Jest to z pewnością wydarzenie, które no będzie tutaj we wrześniu dla powiatu wrzesińskiego takim znaczącym wydarzeniem. Także to jest nowe wyzwanie i rozpoczynamy zupełnie inny obszar kształcenia niż te, który kontynuowaliśmy dotychczas. Rozpoczynamy nowy rok szkolny jeszcze w zmienionej formie. Dlaczego? Dlatego, że organizujemy w tej chwili tak zwane podwójne roczniki. To dotyczy wszystkich naszych szkół ponadpodstawowych. Jest to z pewnością wyzwanie, ale jak to się potoczy dalej, będziemy obserwowali, a poza tym będą wszyscy przyglądali się, jak to zrobiliśmy. Natomiast wydaje się, że organizacyjnie jesteśmy na to przygotowani. Przede wszystkim pojawia się liczna grupa nowych nauczycieli w naszych szkołach, ale równocześnie organizacyjnie udało nam się tak przygotować nowe plany lekcji we wszystkich szkołach, że to wydłużenie czasu nauki nie będzie znaczące w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach, mimo że tutaj znacząca liczba uczniów przybyła do naszych szkół i jest to z pewnością dla nas wszystkich wyzwanie. Tym bardziej, że działamy w warunkach takiego trochę, można powiedzieć, niedoszacowania ze strony organów rządowych, jeżeli mówimy tutaj o zabezpieczeniu finansowym nowej organizacji, tego podwojonego rocznika. Natomiast z pewnością jako samorząd temu zadaniu sprostamy. Dla nauczycieli też jakby dobra wiadomość, że rok szkolny rozpoczyna się podwyżkami wynagrodzeń, może nie takimi, jakich oczekiwano, czy nie takimi, jakich może wszyscy się spodziewaliśmy, natomiast przynajmniej w jakimś stopniu jest to też tutaj dodatkowe wsparcie finansowe dla nauczycieli, którzy, jak powiedziałem, stajemy w przededniu no, takich no, trudnych wyzwań. Ale mam nadzieję, że ten rok, mimo tych tutaj jakby nowych okoliczności, będzie rokiem dobrym, a przede wszystkim najważniejsze, nie będzie to rok dla uczniów tutaj w jakikolwiek sposób stresujący. Myślę tutaj o sprawach organizacyjnych, bo jeżeli chodzi o jakby codzienną naukę, zdawanie egzaminów, czy
czy codzienne przygotowywanie się, to będzie tak jak, to będzie tak jak zawsze. Życzę wszystkim i nam jako organowi prowadzącemu, żeby ten rok właśnie, mimo tych wszystkich okoliczności, był rokiem owocnym, żebyśmy mogli za 10 miesięcy się spotkać i powiedzieć, zakończyliśmy tutaj nowy etap w nowej strukturze organizacyjnej pomyślnie. Równocześnie oczywiście należy przypomnieć o tym, że realizujemy projekt Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu cieszyńskiego. Szczególne tutaj znaczenie dla miejsca, w którym jesteśmy, to szkoła uczy zawodu, uczy w różnych zawodach. Realizujemy szereg inwestycji, które w tej chwili są jeszcze w toku. Zakładamy, że ten rok szkolny 19-20 będzie jakby kolejnym rokiem realizacji tego projektu. Pomyślności w nowym roku szkolnym, który właśnie w tej chwili rozpoczynamy, 2019-2020. Wiadomości wrzesińskie. W czym możemy pomóc?